Faktycznie brzmi tak. Hey yo Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and read it, you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writings. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it. No Radek, opowiadaj, co tutaj tak długo żdubał i dubał? Kurde, no ciężko było powiedzieć, od czego tu zacząć. No, długo to trwało, bo na tej po prostu te wszystkie części, które tutaj robiliśmy, to nie były prototypy takie, że po prostu robisz jedną sztukę, obcinasz warsz, dospawujesz i jedziesz. To takie coś, co można zrobić sobie w 3 godziny. To było wszystko zaprojektowane tak, żeby można było to sprzedawać, że ktoś może sobie zrobić auto do Ultra 4, do klasy stock, na wymienionych mostach z innego auta, ale plug and play, czyli kupujesz kita i montujesz go w domowym garażu bez użycia spawarki, ani wiertarki, ani niczego. Po prostu wykręcasz stare części, wkręcasz nowe i masz auto do Ultra 4. Wiadomo, jeżeli chodzi o zawieszenie, bo tam inne rzeczy są tam. I to wiadomo, mówimy o zawieszeniu, a jeżeli chodzi o klatki i tak dalej, no to wiadomo, to już jest inna kwestia. My się tutaj, wiadomo, specjalizujemy w zawieszeniach. Także zanim się dowiedziałem wszystkiego o Pajero, bo tu jest wszystko na Mitsubishi, na Pajero, na L200, zanim się wyedukowałem, trzeba było kupić mnóstwo mostów, mnóstwo płosi, nakupować, zobaczyć co do czego, co jakie jest, co do czego pasuje, co jest najmocniejsze i tak dalej. No to kupę czasu zeszło. No masakra. No i to tak naprawdę to mi zeszło takie pół roku bite, dzień w dzień, projektowania, motania, wymyślania, kupowania, przymierzania, nie? No i potem to już, jak już był zawias zrobiony, no to potem sobie powolutku robiłem, ale wiadomo jak to jest, jak się prowadzi firmę i robi się swoje auto po godzinach, no to wychodziło, że ja potrafiłem w ciągu tygodnia 2 godziny poświęcić na budowę auta. W następnym tygodniu nie robiłem nic, potem znowu już jakieś tam 8 godzin, no i tak to trwało 3 lata, nie? Tylko że to było tak, że pierwsze pół roku było bardzo intensywne, żeby zaprojektować całe zawieszenie, a potem te wszystkie pierdoły, jakieś tam fotele, klatki, pierdoły, chłodnice, no to była taka dłubanina przez 2 lata. No i potem ostatnie pół roku to już takie konkretne siedzenie już więcej przy tym aucie, a ostatnie 2 miesiące to znowu tak od rana do nocy, po prostu każdy weekend, sobota, niedziela, święta, nieświęta, majówki. Wszystko po prostu do oporu. No i po 3 latach się udało zbudować auto, które jest w klasie aut seryjnych, a nie może zawstydzić niejedną zmotę, nie? I to jest w sumie fajne. Specyfikacja auta tego jest budowana pod Ultra 4, czyli klasa aut seryjnych. 100% oryginalna buda, 100% oryginalna rama. Silnik musi być też oryginalny z zewnątrz, czyli nie można dokładać turbosprężarek i tak dalej. Oryginalna skrzynia, oryginalny reduktor. Mosty mogą być zmienione, ale muszą być montowane w oryginalne otwory w ramie. A jeszcze w sumie do silnika, to jest właśnie silnik z najmocniejszej wersji, czyli z 2.7 V6, 188 koni. Wersja poliftowa z automatyczną skrzynią biegów 5-biegową i to jest najmocniejszy silnik, który w Grand Vitarach 1 występował i taki też jest włożony. Dosyć mocne ma te skrzynie i reduktory, to już jest na dużo grubszym łańcuchu niż zwykła Vitara, zwykła Grand Vitara. A mosty są zrobione tak, że są wszystkie zamontowane w oryginalne otwory w ramie i z przodu i z tyłu.
Też jest taki przepis, że na przykład jak z tyłu mamy resory, to muszą zostać resory, jak mamy z przodu sprężyny, to muszą zostać sprężyny, jak są dwa wahacze, to muszą zostać dwa wahacze. I tu jest właśnie tak zrobione. Czyli jest normalny lift zawieszenia Radicone, do tego są dołożone łapy, żeby most Pajero pasował tak plug and play do ramy, tak samo Amory tak dalej, wszystko pasuje plug and play. Zrobione są zwrotnice customowe całkowicie od podstaw, żeby tam zmieścić wszystko od Pajero, L200 i tak dalej. Czyli tak naprawdę mamy silnik, skrzynia i reduktor oryginału z Grandy, a całe mosty, półosie, przeguby, wszystko jest od Mitsubishi. Jeszcze raz! Kurde, buty mi się zmokrzyły. Coś tam Radek robi chyba, nie? Co robi? No miesza błoto na razie tylko. Justynka, coś ty taka brudna? O co tu chodzi? O kurde. Ten błotny potwór to jest. Niepełne 35 cali na felgach z ET0. ET0 wiadomo, po to, żeby to auto się dobrze prowadziło przy dużych prędkościach, nie ma żadnych dystansów kół, żadnego ujemnego ET i naprawdę to auto idzie jak po sznurku. Normalnie po asfalcie jedzie się tym jak normalną trenówką. Ja pierdzie, co to jest? To nas zje. Dobrze, klatka bezpieczeństwa robiona też zgodnie ze specyfikacją do Ultraford, tylko troszkę mnie poniosło, bo niechcąco przeczytałem nie ten regulamin i tu jest klatka zrobiona jak do auta powyżej 2,5 tony. Czyli jest rury 50x3, to jest rura zimno ciągniona, E355, czyli już taka jak się robi klatki bezpieczeństwa z tego co ja wiem, że tam na klatkach nie znam.
I co? No jedyne czego brakuje, to brakuje pałąka przed szybą, ale my go będziemy robić, będziemy go dokładać i on będzie jakby pod maską. Czyli pałąk, żeby nie zasłaniał widoku, bo jednak Justynie tutaj no, walczyliśmy, żeby miała dobrą widoczność. No i dlatego ten pałąk będzie schowany, cała reszta już jest zrobiona na gotowo. Do tego zgodnie ze specyfikacją Ultra 4, czyli fotele z homologacją. Może być wygaśnięta homologacja, to jest duży plus, bo wtedy można takie rzeczy dużo taniej kupić. Pasy pięciopunktowe, trzycalowe, też z homologacją, też z wygaśniętą, dlatego były w miarę tanie. Kaski, hansy, to wszystko musi być homologowane. No da się to wyrwać tam w jakichś takich normalnych pieniądzach. Co tam, układ gaśniczy, muszą być dwie 2-kilogramowe duże gaśnice. Na razie mamy jedną, przed startem będziemy montować drugą. One muszą być zamontowane na zewnątrz, po obu stronach, z tego co kojarzę. Jeszcze do klasy stock, czyli chłodnica z przodu i wyciągarka z... Nie, wyciągarka z przodu to na RFC. W Ultra 4 wyciągarka może być gdzie się chce, ale chłodnica jest z przodu w oryginalnym miejscu, jest dużo większa, ale jest w oryginalnym miejscu. A druga, bo to nie jest zabronione, też się dowiedziałem i na RFC i na Ultra 4, że można mieć drugą chłodnicę. Dlatego tu jest normalnie chłodnica na pacy jak w zmocie, ale oryginalna w oryginalnym miejscu też jest chłodnica. Płynu wyszło strasznie dużo, taka ciekawostka, normalnie do tego auta wchodzi jakieś 6 litrów płynu do chłodnicy, a tu wyszło 16,5. Także w sumie spoko, no bo przynajmniej jest co tam gotować, nie? Zawieszenie na chwilę obecną jest, no nie jest jeszcze przygotowane do Ultra 4, bo jest po prostu standardowy lift 4 cale Radzikone w wersji GVK, czyli z poszerzonymi wahaczami z przodu, z tyłu. Amory z przodu Kajaba Ultra SR, wbrew pozorom do takich amatorskich rajdów to jest bardzo dobry amortyzator. No z tyłu były Kajaby, ale tam poszaleliśmy, będzie na pewno Łukasz pokaże przybitkę, załóżmy super ekstra Bilsteiny B8, które wytrzymały, ile tam wytrzymały? 5 godzin w terenie, gdzie tak naprawdę było więcej stania niż jechania. Te końskie muchy mnie zjedzą, ona jest z wielkości arbuza, ta końska mucha. Masakra. No i co, no ogólnie tak naprawdę co, decha, wszystko tu jest w oryginale w miarę. Elektryka cała jest wybebeszone, wszystko co niepotrzebne, normalnie z 2 kilo kabli... Zabije mnie to. Z 2 kilo kabli z oryginalnej instalacji, wszystkie klimatyzacje, ABS-y, jakieś elektryczne fotele, wszystko jest wywalone i to nie, że wywalone jest po prostu, tylko wywalone jest aż do komputera po prostu. Także ta instalacja tak naprawdę była, no, tydzień czasu trwało wybebeszenie tej instalacji do zera, żeby wszystko, co było niepotrzebne, żeby było wywalone. No i z takich ciekawostek, mimo że jest wszystko wywalone, typu nie ma ABS-u, jakichś tam poduszek dalej, żadna kontrolka na desce się nie świeci. Wszystko zostało tam zmostkowane odpowiednio, tam albo dodane plus, albo dodana masa od odpowiednich kabli. Czyli tu wszystko działa jak w oryginalnym aucie. Podgrzewane lusterka z regulacją taką, że można patrzeć w górę, w bok, wszędzie. No jest, to jest super sprawa. To są lusterka... One są elektryczne, hybrydowe, no i spoko, bo nieraz wiesz, tam nie wiesz co jest nad autem, sobie popatrzysz, no albo pod autem, no fajne są. Klima jest, ale nie działa, znaczy jest wyjęta, ale na przykład jest normalnie klimatronik, tylko no, bez klimy, ale ustawiasz sobie na 25 stopni, no auto ci utrzymuje 25 stopni, elektryczne lusterka jakby ci tam zamarzło, także jest pełen komfort. Wspomaganie kierownicy, dzięki temu, że zwrotnice są tak zrobione, że wąs w zwrotnicy jest wydłużony. Dzięki temu kierownicą się kręci na 35 calach, jakby się jechało oryginalnym autem. Wręcz kierowca, Justyna, która nie jest zbyt duża, nie jest zbyt silna, to mimo wszystko mówi, że tą kierownicą się za lekko kręci. Po prostu tutaj jedną ręką w błocie, w bagno po klamki, a tu jedną ręką się kręci kierownicą. Także to jest fajne. To jest taki nasz prototyp zarąbisty. Tu są na amerykańskie trytki. I tu mamy z koziego drewna. To jest panel. Zobaczcie, tu można sobie chrupać. O, widzisz, patrz. Pokaż, co jest, czy dobre? No to jest kozie drewno, to jest takie, no. Dobre, no. Tak, no i no wiadomo, to jest taki tylko prototyp, ale jest fajny patent, który właśnie mi to wkurzało w poprzednim aucie, że gdzieś te wszystkie jakieś heble, przekaźniki były tam pochowane trochę tu, trochę tam, a tu mamy zrobione tak, że sobie odchylamy to i wszystko mamy na wierzchu. Czyli załączanie blokady przedniej, tylnej, główny wyłącznik prądu, hebel na jedną windę, hebel na drugą windę, przekaźnik od jednej windy, podłóg będzie potem przekaźnik jeszcze od przedniej windy, na razie jest tak na szybko zamontowany. Także chodzi o to, że można sobie naprawić auto, jak coś tutaj dzieje z elektryką, bez wychodzenia z auta. Bo ja mam traumę taką, jak gdzieś tam potrafiliśmy ze dwa razy gdzieś w torfach, w jakieś torfy po klamki, coś tam się z elektryką stało. No i wiesz, teraz tam moto gdzieś tam, wiesz, pod fotelem, tam gruzu pełno, żaby pływają, a tak to sobie, wiesz,
siedzę sobie, jem bułkę, tu naprawiam elektrykę i jest w sumie fajna opcja, nie? Także to polecam takie coś. Trzeba się nauczyć tego, bo ta winda ma bardzo dużą bezwładność i widzisz. Jeszcze po puszczeniu guzika jeszcze 3 metry liny rozbija. Trzeba wszystkiego nauczyć od nowa. Ja się czuję, jakbym był pierwszy raz w terenie. Tam, proszę pani. To mi się też mniej nie podoba, że cykniesz, a ona... Pani, moja skóra poczuła płotą. Wśród tak troszkę śmiesznie wygląda, jak sobie zobaczycie, tutaj jest takie wystające coś w ogóle bez sensu, to, ale to jest właśnie oryginalna rama, która w ogóle nie była podcięta nawet o centymetr, dlatego tak troszkę tutaj pierdzieli ten kąt na tarcia, ale tak naprawdę to tym się przebijamy gdzieś tam przez ziemię. Najważniejsze, że cała płyta, bo to jest tak naprawdę, to nie jest osłona silnika, tylko to jest płyta pod wyciągarkę. Ta wyciągarka jest pod takim kątem zamontowana, żeby pod chłodnicą, która jest w oryginalnym miejscu, no bo też jest wymóg właśnie na RFC, żeby wyciągarka była z przodu, no ale no żeby nie... Normalnie ta wyciągarka na płycie w zraku jest gdzieś tu, w tym miejscu, także to jest ogromna różnica. Ona jest tam cofnięta, jest tak naprawdę z 2 cm od koła pasowego. Czyli po prostu już dalej się jej nie dało schować. No jest też to fajne, że jest nisko zamontowana. Także ogólnie tutaj w tym aucie budowaliśmy wszystko, żeby było jak najniżej, żeby auto było jak najszersze, jak najniższe i żeby wszystko, co jest ciężkie, żeby było jak najniżej. Udało się właśnie uzyskać fajny rozkład masy, który jeszcze się trochę poprawi. To jest 840 kg z tyłu. I 840 kg z tyłu i 930 kg na przedniej osi, ale jeszcze dojdzie większy bak paliwa i jeszcze dojdzie drugi akumulator, które są z tyłu, centralnie na samym końcu auta. Także myślę, że uda się zrobić stosunek rozłożenia masy na osie, będzie 50-50 i powiem Wam, że robi to bardzo fajną robotę, bo jak się jedzie gdzieś po wykrzyżach na dwóch blokadach, no to czuć, że to auto nie jest tak, że podjeżdżasz, nagle spada i nagle ten przód pikuje w dół, tylko ono sobie normalnie, płynnie przejeżdża. Jak jeszcze są takie wykrzyże, że się koła nie odrywają od ziemi, to po prostu mosty sobie chodzą, a auto idzie płynnie. Bo w poprzednim aucie mieliśmy przód dużo cięższy i to było tak, że ten przód zawsze jechał tymi dwoma kołami na ziemi, a tylko tył pracował. Tutaj się jakoś to tak, no myślę, że to przez ten rozkład masy tak to się fajnie udało. Prześwit, kurde, maksymalny prześwit. No bo tutaj wiadomo, no to nie jest prześwit w sztywnym osie, tylko jest niezależne zawieszenie. Z premedytacją lift jest
wymieniony na niższy. Tutaj nawet nie ma 4 cali. Tutaj jest około 3, może 3,5 cala. Właśnie specjalnie po to, żeby było jak najniżej środek ciężkości, ale jest duży skok kół w dół. Duży, no jak dla te auto to jest duży, bo tam go za dużo tak naprawdę nie ma. I jak koła pójdą na maksa w dół, to do najniższego punktu tutaj z przodu mamy 40 chyba 6 cm czy coś takiego. Nie pamiętam, ale to była jakaś straszna w ogóle ilość. No z tyłu do tylnej główki mostu na 35 calach opona ma chyba 88 cm średnicy, tam 87. No do tylnej główki mostu jest 28,5 cm chyba. Czyli też całkiem sporo, no ale to dzięki temu, że ten most to nie jest oryginalny most, tylko jest trochę przerobiony. No jeszcze z tych, bo właśnie zapomniałem powiedzieć o ciekawostce z układem napędowym, bo się dużo ludzi pyta, jaki tu jest układ napędowy. Z czego? Z Pajero jedynki, dwójki, trójki, czwórki i z L200. Także wszystkiego jest po trochu i wbrew pozorom te wszystkie części do siebie pasują bez żadnych przeróbek. Tu nie były żadne toczone wałki, nie wiem, jakieś dotaczane płosie, nie wiadomo co. To są wszystko oryginalne części powyjmowane z aut i skompletowane tak, żeby to wszystko pasuje. Jedyną zmotą są właśnie te zwrotnice, które to wszystko łączą z ramą Suzuki. No i łapy mostów, wiadomo. Też oczywiście mamy oryginalną ramę, ale w Ultra 4 jest jedyna rzecz, którą można uciąć z ramy według regulaminu Ultra 4, to jest tylna belka, która tutaj łączy dwie ramy. Taka tu jest oryginalna rura, która łączy dwie połówki ramy. I to jest jedyne, co możemy wyciąć w ramie, tylko po to, jeżeli mamy zamontowaną wyciągarkę z tyłu. I faktycznie tak jest zrobione. Czyli tutaj mamy normalnie oryginalne mocowanie budy do ramy, tylko jest wycięta ta poprzeczka. Wyciągarka też, tak jak mówiłem, chce wszystko jak najniżej. Zobaczcie, jak ta wyciągarka jest nisko. Mamy rurę od mostu, znaczy tą pochwę mostu i ta płyta pod wyciągarkę i pod akumulatory 2 jest tak naprawdę może z 2 cm powyżej pochwy mostu. No i dzięki temu też właśnie ten środek ciężkości jest tak nisko. Panharda, nie obniżaliśmy panharda przy ramie, no bo rama musi być oryginalna, także on jest przy ramie jest w oryginalnym miejscu, ale za to przy moście, no bo most już nie musi być oryginalny, przy moście jest podniesiony panhard, także jak tutaj sobie zobaczycie, to tak naprawdę tego panharda nie ma, on jest schowany 5 cm nad płytę pod akumulatory, czyli tak naprawdę bardzo ciężko go uszkodzić, gdzieś cofając, żeby w pienik nie walnąć, no to tak naprawdę to już trzeba się naprawdę bardzo postarać, żeby tym panhardem gdzieś tam uderzyć. A poza tym to jest tutaj w miarę seryjne. Wyciągarka z tyłu jest Escape, taki Escape FWB, na asekurację jest spoko, trochę jest wolny, ale jak na rajdówkę jest trochę wolny. Ale to jest bardzo spoko winda. A z przodu mamy Comap Mady X, normalnie na 12 V. No najprawdopodobniej będziemy go przewoltowywać, to jest takie modne teraz. Tak. To jak gdzieś poznajduję więcej voltów, to wtedy dam jej tam więcej. No i tyle. Tak naprawdę jeszcze tylko bak paliwa jest oryginalny na razie tutaj z tyłu.
I on będzie zbudowany tak, że tutaj mamy dużo miejsca pod spodem i on będzie wycięta podłoga i bak paliwa też, żeby był jak najniżej. I teraz zobaczcie, jak to wygląda, że mamy wyciągarkę, dwa akumulatory i bak paliwa i wszystko jest za tylną osią. Nawet zbiornik na spryskiwacze i kompresor i skrzynka narzędziowa jest wszystko za tylną osią, po to, żeby ten rozkład masy był jak najlepszy, bo jak tego wszystkiego z tyłu nie było, to nie wiem, to 75% masy było na przedniej osi. Także no teraz się to zrobiło tam no, prawie 50-50. Co się radziu stało? To nowy amortyzator Bilstein. Powiedz B8. A. No. Bilstein B8, nowy amortyzator, normalnie mu czapkę wyjęło. Po prostu wyjęło tłoczysko, znaczy ten cylinderek z tłoka, czy tam tłok z cylindra. Czyli po prostu czapki. Przy takim czymś, przecież to. Czapki z głów po prostu. Całe życie jeździmy na kajabach i nigdy czegoś takiego nie było. Teraz założyliśmy Bilstein Fafarafa i masakra. I co to był za teren w ogóle? Przecież to w ogóle. No ale. Ale Bilstein powiedział czapki z głów i wyciągnął czapeczkę. Dobra, wymieniamy amorkę i jedziemy dalej, no. Na basen chyba. To taki kolor środki na zewnątrz? Też nie tam. No dobra, i teraz jedziemy ile? 30 na godzinę i dajemy buta w podłogę. Cieszy. Cieszy, bo to bez reduktora i ma tyle mocy i 35 cali i kręci jak trzeba, rzuca żebami. Fajne jest. Teraz powiedz mi, synka, co teraz jest? Jaka będzie większa miłość? Tu czy tutaj auto, czy jednak mąż? No wiadomo, że najpierw auto. Męża kochałam przez 3 lata jak budował, a teraz kocham auto. Chyba nie możesz się doczekać jakichś pojeżdżawek, rajdów i tak dalej, co? No raczej. Jedziemy, nie wiem kiedy pojedziemy, ale jak naprawimy to wszystko, co dzisiaj zepsuliśmy. Ale ten... No, pojedziemy niedługo, tak. To jest zupełnie inne auto niż Biaz, w ogóle nawet nie ma co porównywać. Bo zaczynając od gabarytu, że to jest bardziej zglebione, jest szersze. No, totalnie inna konstrukcja. Cięższe jest też, no i ta moc, której jeszcze nie opanowałam i chyba długo jeszcze będę się musiała tego uczyć,
W Białasie musiałam trzymać gaz w podłodze, żeby chciał jechać, a tutaj muszę trzymać hamulec w podłodze i popuszczać się lekko, bo inaczej to zrywa podłoże, także no przepaść jest. Zupełnie dwa różne auta. Nie, nikt się nie mieści poza mną na fotel kierowcy, także mam monopol. Dobra, no, zapraszamy pana. Trochę ciasno, bo tu nie wiem, jak to się zmieści, nie? Już się nauczyłem, bo to nie... Trzeci raz usiadam. Ale jest ciasno. Taki sam raz. Przydałoby się posprzątać, jak przyjeżdża kamerzysta. Jest posprzątany. Jest posprzątany? To bardzo blisko do pedału, żeby tylko mnie porozpierniczało tutaj, nie? Tam jest daleko do wszystkiego. Tak, tu jest jakiś ten? Bo tu widzisz, tutaj jest... Hebel? Coś, któryś? Nie, tu jest po prostu, nie ma odpalania na kluczyk. Rozrusznik jest pneumatyczny. Tym? Tam masz pneumatykę, wciśnij. No. No i w tym momencie możesz odpalać tutaj tym czerwonym guzikiem. Amerykasz. Na pneumatykę macie rozrusznik? No... A to jest najlepsze, że szyby działają. Zobacz. Działają. Klimę włącz. Push. A to dlaczego? Do blokad? Blokada przednia, blokada tylna, winda przednia, winda tylna i główny wyłącznik prądu. Ale mało miejsca. Moje wszystkie tu nogi poharadam. A lusterko? Strasznie blisko tutaj, nie? Do tego. No, tobie tak, ja mam niżej fotel. Ja jestem wyższy, mam niżej fotel niż kierowca. Tylko trzymaj się prawej strony, żeby rolnik nie widział. O, jak twardo. Tak twardo było wczoraj jechaliśmy? Daj sobie na jedynkę. Pali laka, tylko strasznie ciasto mam między nogami. Zakurzyłeś im tam, czekaj, Łukasz, stój! Wszystko do nich leci. Wiatr jest. No. Wchodzi wiatr, to zajdziemy dalej? No, tylko tu wzdłuż drzew jeść. To powoli, bo są dziury. Nie, no ogólnie zajebiście. Mocy widać, że trochę ma, ale tu tylko rano robi. O, tu, tutaj. Także następnym razem proszę zrobić regulację, wiesz, odchylania fotela. No i właśnie to jest to, że do Ultra Four nie może być regulacji fotela. Fotel musi być na sztywno. Nie, nie standardnie tam. Bo tutaj właściciel działki widzi. Ale Paweł się nie obrazi. No zawias jeszcze jest tani. Zawias jeszcze jest tani, kurwa mega tani. A ty może nie tani, ale no nie ten, nie? No jedzie. Fajnie zbiera się. Ciekawe, jaki ma FOMAX? No tak, nie wiem. 130 pojedzie? Nie wiem, bez reduktora na asfalcie tak 120-130 gdzieś. No fajnie brzmi. Także będzie dobra fura, no. Trzeba Radek iść na rajdy, bo wiesz, bo ludzie by chcieli już zobaczyć, nie, auto. I potem, wiesz, kity sprzedawać, bo zaraz się witary skończą i co zrobisz, nie? No i będę będzie. Ale jak masz fajne kity tutaj, jak to będzie wytrzymywało, no to przecież zajebista opcja, nie? Siadaj, wracamy. Dobra. Już im tu nie kurz. Bo do basenu im leci. Łocie, panie. Kto to tak nakopał? Ale idziemy na las, która będzie się nazywała do Wertigo, wiesz, no to nie możemy tu.
pójść, nie? I co, ładnie bączki kręci? No, po prostu nie lubię zająć. Jak trzeba. Ale to wszystkie, filmu, jak wszystkie muchy z łąki. A nie, nie, ale po kolei. Mówcie wszyscy naraz, bo inaczej nikt nie zrozumiemy. Razem filmuj, jak wychodzi. Zobacz. O.